Pani minister, panie marszałku, Wysoka Izbo, pani minister, moje rozmowy z największym armatorem polskim, a właściwie można powiedzieć jedynym liczącym się armatorem polskim, polską żeglugą morską, dały mi do zrozumienia, że kluczowym argumentem, który zdecyduje o przeniesieniu rejestracji statków w polskich rejestrach, jest kwestia tej kolejnej ustawy, a więc ustawy o zatrudnieniu na morzu, nieważne jak się ona będzie nazywać. Pani minister powiedziała, że ustalenia są. Ja wiem, że te ustalenia trwają już dość długo, bo bodajże 3 lata już rząd nad tym pracuje. I według mojej wiedzy kluczowe jest to, że Ministerstwo Finansów ma wielkie opory przed określonymi ulgami, które ta ustawa, ulgami w dochodzie państwa, szczególnie z podatku, z opłat na ubezpieczenia społeczne, i to będzie dosyć istotne uszczuplenie. A to jest rzecz kluczowa, bez której prawdopodobnie niewiele zmieni się sytuacja, jeśli chodzi o rejestrację tych statków w Polsce. Ja chciałbym się dowiedzieć, jakie są problemy właśnie z uchwaleniem tej ustawy. Czy tu chodzi tylko o kwestię oporu Ministerstwa Finansów? Dziękuję.